Smutny tygrys podrywacz. Już za chwilę, to w top 5 SK Info. Ale na początek coś, w co pewnie nie każdy uwierzy. Łódź polskim oknem na świat. Wszechświat cały wręcz. A wszystko dlatego, że ostatnio otwarto tam najnowocześniejsze centrum edukacyjne w Polsce. Wieki temu, dokładnie od XIX wieku, to tu była elektrownia. Później budynek stał i niszczał. Ktoś jednak miał na tyle energii, żeby to miejsce zamienić w pełnoprawne centrum naukowe. Nie tylko dla profesorów. Urządzenie pokazuje, jak może korzystać z energii geotermalnej. Dla wszystkich przygotowano tu trzy ścieżki edukacyjne. Przetwarzanie energii, rozwój wiedzy i cywilizacji oraz mikro i makroświat. Wszystko przedstawione w taki sposób, że można tu przychodzić na okrągło i się nie znudzi. A numer 4 to psy, które marzą o śniegu, tylko mają takiego pecha, że póki co muszą zadowolić się błotem. Szykują się do Mistrzostw Świata, ale robią to w Trójmieście, więc zamiast śniegu mają błoto, a zamiast sanek za plecami mają rowery. Jak się nie ma, co się lubi, to trzeba lubić to, co się ma. A że mamy w tym roku piękną wiosnę tej zimy, to i treningi psich zaprzęgów muszą być nietypowe. Z tym, że śniegu tyle, co kot napłakał, a zawody w Alpach tuż, tuż. I tu jest pies pogrzebany. Nie ma śniegu, mamy trochę chlupy i musimy trenować, żeby przygotować psy do najważniejszych zawodów na świecie. Można powiedzieć, że dla nich taka pogoda to pogoda pod psem. Na miejscu trzecim mamy chyba najsmutniejszego w Polsce tygrysa, bo on prawdopodobnie nie zazna w swoim życiu rozkoszy z samicami. Tungus został sprowadzony do Poznania jako tygrys syberyjski, a okazało się, że to zwykły mieszaniec, więc od samic wara. Mimo, że to groźny tygrys, to roni już krokodyle łzy. Nie dla niego podryw i igraszki na trawie. Pasiasty zwierz okazał się kimś innym niż miał być w rzeczywistości. Dlatego dostał wilczy bilet z poznańskiego zoo. Tungus pozostanie singlem, to już wiemy. Jeśli otrzyma jakąś w przyszłości towarzyszkę, to nie w celach erotycznych, krótko mówiąc, tylko co najwyżej towarzyskich. A poszukiwania nowego miejsca zamieszkania dla tungusa trwają. Na miejscu drugim są mieszkańcy Leszna, którzy jak chcą sobie popływać, to chyba muszą wody do wanny napuścić, bo w mieście zamknięto pierwszy w Polsce akwapark. Można powiedzieć, że to obiekt z historią i teraz sam przechodzi do historii. Działał ćwierć wieku, ale że przynosił straty, to prywatny właściciel postanowił go zamknąć. Wcześniej były prośby do miasta o pomoc, ale miejska kasy na to nie ma. Jest za to przerzucanie się winą, dlaczego nie doszło do porozumienia. A mieszkańcom po zamkniętym basenie pozostaje na razie tylko topić jakoś smutki. Teraz czas na American Dream, czyli amerykański sen Polaków, który zmienił się w horror co najmniej. Polecieli do Stanów, tam została ich zima i nie mieli jak wrócić. A ponoć chcieli. Samolot najpierw został uziemiony przez szalejącą nad Nowym Jorkiem burzę. To pasażerowie starali się jeszcze jakoś zrozumieć. Ale problem zaczął się, kiedy najpierw z kilkunastogodzinnym opóźnieniem weszli na pokład samolotu, a po godzinie musieli z niego wyjść, bo okazało się, że pilotom skończył się czas pracy. To oznaczało kolejne długie godziny czekania i zdenerwowania. Jakby tego było mało, nie było już nikogo, kto mógłby wypakować ich bagaże z samolotu. Tak lot traktuje swoich pasażerów. Wszyscy stoimy do kilkanaście godzin. Lot odwołany. Na zewnątrz minus kilkanaście stopni. Małe dzieci. Małe dzieci. Nie dostaliśmy ani herbaty, ani wody, ani jedzenia. Jak ani mówią, nikt się nimi nie zajął. Największy żal mieli do przewoźnika, czyli do lotu. Dostali jedynie 4 butelki wody na około 200 osób i krzyżyk na drogę. Bo kto chciał, mógł na własną rękę szukać noclegu. Inni koczowali na lotnisku. Ani leżaka, ani niczego. Mamy po prostu sobie dać radę sami w obcym mieście. Całe szczęście, że horror się skończył i everybody już w kraju. My... Everybody, mam nadzieję, widzimy się za tydzień w Top 5 SK Info. Piotrek Bukowski, do zobaczenia.